Property News Podcast. Aneta Wieczorek, Chodyra, propertynews.pl. Maciej Madajek, MDC Squared. Gliwice, Łódź, Kraków. W okolicy tych miast MDC Squared buduje parki logistyczne. Wszystkie są w pełni finansowane i będą oddane do użytku jeszcze w tym roku, w 2023. Jak przebiegają prace w każdej z tych lokalizacji? Rzeczywiście posiadamy 3 projekty w pełni sfinansowane. I jeżeli chodzi o pierwszy park, który pani wymieniła, Gliwice, jesteśmy w trakcie budowy dość zaawansowanej zresztą i przewidujemy, że pierwszy w ogóle cały projekt zostanie dostarczony na koniec września tego roku oczywiście. Czyli już za kilka miesięcy. Już za kilka miesięcy, tak. Zresztą widać po stanie zaawansowania budowy. Jeżeli chodzi o drugi projekt, projekt w Krakowie, rozpoczynamy budowę w tym miesiącu budynku numer 1, 36 tysięcy budujemy już pod konkretnego dedykowanego klienta. A Łódź? Jeżeli chodzi o Łódź, planujemy rozpoczęcie budowy w tym roku. I zakończenie również w tym roku? No to może być już początek przyszłego. A jak wygląda proces pozyskiwania najemców do każdego z parków? Proces jest praktycznie taki sam. Współpracujemy oczywiście z pośrednikami, którzy przynoszą nam klientów. Mamy też oczywiście rozmowy bezpośrednie z klientami. Tutaj nie ma żadnej zmiany w podejściu. Każda lokalizacja oczywiście ma swoją rzeszę klientów, czyli jeżeli chodzi o Łódź, to wiadomo, że to będą logistycy. Jeżeli chodzi o Kraków, to będzie głównie produkcja, ale i logistyka. Gliwice w związku ze swoją doskonałą lokalizacją na skrzyżowaniu dwóch autostrad też jakby celujemy, że to będą firmy logistyczne oraz produkcyjne. Czy to mogą być znane marki, czy duże firmy, a może tak jak w innych przypadkach MSP? To nie muszą być duże firmy, to muszą być, my celujemy bardziej w mocne firmy. I tutaj oczywiście każdy klient, który przychodzi do nas, podlega pewnej weryfikacji i wtedy na podstawie standingu klienta wybieramy, czy podejmujemy decyzję wraz z inwestorem, czy dany klient będzie mógł wynająć powierzchnię w tych budynku, czy też nie. Mówił pan o tym, że no, choć budowa jednego z parków tego łódzkiego może się troszkę przesunąć, ale generalnie cały czas mówimy o okresie około roku dla tych inwestycji, tak, o których wspominaliśmy. A teraz co dalej? Czy macie gdzieś zabezpieczone jakieś tereny? Nie, oczywiście. To znaczy planujemy jeszcze w tym roku przedstawić kolejnych 6 projektów w Polsce. Tak, to jest, mamy kolejny projekt w Krakowie, który chcemy realizować we Wrocławiu, w Gdańsku. Też oczywiście chcemy dalej rozwijać Śląsk, Warszawę i Poznań. Spektakularne czy bardziej kompaktowe? To są bardziej parki logistyczne. Rozmiar, jeżeli chodzi o powierzchnię, to są to powierzchnie od 60 tysięcy nawet do 160 tysięcy w jednym parku. Czy możemy mówić o tym, ile docelowo w tym roku państwo dostarczycie metrów kwadratowych powierzchni na rynek, a ile właśnie jest w tych planach? W tym roku planujemy dostarczyć ponad 200 tysięcy metrów kwadratowych, natomiast jeżeli chodzi o nasz plan na ten, ale i przyszły rok, bo musimy patrzeć na 2, nawet 3 lata do przodu, planujemy jeszcze w tym roku przedstawić na rynku ponad 400 tysięcy metrów kwadratowych. A jak się dzisiaj buduje parki logistyczne? Trudno? Parki logistyczne budujemy w zasadzie tak samo, przy czym okres budowy nieznacznie się wydłużył. Jest to związane z dostępem materiałów, podzespołów, które musimy wprowadzić w budynek. I tutaj nie jesteśmy już w takiej sytuacji, jak byliśmy rok temu, gdzie każdy wykonawca i podwykonawca nie wiedział tak naprawdę, kiedy będzie miał poszczególne części elementu budynku w swoim zasobie. Teraz już cały proces budowlany jest troszkę łatwiejszy i pewniejszy. A jak jest z dostępnością wykonawców? Bo jeszcze niedawno no, wielu wykonawców zajętych było na innych placach budowy. W tej chwili mieszkaniówka trochę wyhamowała i w wielu przypadkach ci wykonawcy są już dostępni na rynku dla innych projektów. Czy tutaj widzi pan zmianę, czy nadal jest jeszcze taki okres wyczekiwania albo oczekiwania na wolnego wykonawcę? Jeżeli chodzi o wykonawców, to
ja mam wrażenie, że firmy się specjalizują w tych rynkach i nie sądzę, żeby firmy, które były skupione na mieszkaniówce, raptem zaczęły budować magazyny. Ale mogą mieć dwa rynki. Mogą mieć, być może też będą chcieli zacząć, natomiast generalnie w chwili obecnej nie mamy żadnych problemów w znalezieniu wykonawcy. A co jeśli chodzi o koszty wybudowy? Czy tutaj troszkę wyhamowały te wzrosty, czy no nadal deweloperzy magazynowi muszą liczyć się z tym, że one będą rosły? W zeszłym roku, dokładnie w marcu, każdy z nas przeżył taki szok cenowy. Był związany z tą niepewnością. Najpierw był szok cenowy, a potem był szok związany z samym dostarczeniem materiału, bo okazało się, że mimo wysokich cen tego materiału nie ma. Od mniej więcej połowy zeszłego roku cała sytuacja się ustabilizowała i można powiedzieć, że ceny już spadły. One nie są tak wysokie, jak były rok temu i nie mamy z tym żadnego problemu. Czyli pod kątem inwestycji buduje się dłużej, ale już w miarę stabilnie. W miarę stabilniej, tak, przewidywalnie. Zmieniła się troszkę specyfikacja budowy budynków, dlatego że każdy z deweloperów stara się budować bardziej, można powiedzieć, przyjaźnie środowisku i chcemy tutaj być liderem tych zmian. Wprowadzamy wiele elementów budynku, które pozwolą nam i naszym klientom i naszym inwestorom posiadać budynki, które są bardziej oszczędne, bardziej efektywne. I to ten kompromis, który chcemy wspólnie wypracować z generalnymi wykonawcami, też zabiera trochę nam czasu, żeby ustalić dokładnie, jakie zmiany chcemy wprowadzić w dany budynek. Ale to jest konkretna przewaga w tej chwili konkurencyjna, prawda? My patrzymy na to w ten sposób, że to jest zmiana nie tylko dla rynku, ale również dla środowiska, dla przyszłej generacji. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. I zapraszam wszystkich na portal propertynews.pl. Property News Podcast.